Cześć. Zanim zaczniemy, mam do ciebie prośbę. Odpal mnie na słuchawkach. Połóż się, zamknij oczy i upewnij, że nikt nie będzie ci przeszkadzać. Zaufaj mi. Dzięki. Ten film powstał z prośby mojej patronki Cassidy's. Bardzo dziękuję i postaram się sprostać oczekiwaniom. Tak więc ja jestem kot i zabiorę cię, póki tu jesteś, w wycieczkę po piekle, czyśćcu i niebie. A teraz chodź za mną i słuchaj. Czer, ocean ciemności. Ciemności tak nieprzeniknionej, że ujrzenie w niej czegokolwiek, nieważne jakiego światła użyjesz, nie jest możliwe. Jednak tak właśnie ma być. To poczekalnia. Wielu ludzi wierzących w zaświaty zadaje sobie pytanie, co było przed narodzeniem. Jednak nikt nie pamięta. Była czerń, prawda? Czerń tak głęboka, że nie można jej pamiętać. I to właśnie w tym oceanie czerni dryfuje nieskończona liczba wisielców. Istot nagich, pozbawionych narządów, włosów, jak i twarzy, dryfują na sznurach, dopóki on, ten, który trzyma piłę, nie zdecyduje się odciąć jednego ze sznurów, co spowoduje spadek wisielca. Dopóki nie trafi na światło, okazujące się wyjściem do nowego życia. To właśnie tu żegnamy się z poczekalnią. Świat żywych nie jest niestety na tyle ciekawy, by rozwodzić się nad nim długi czas. Przejdźmy więc do ostatniego zamknięcia oczu. Na wieczność. Niezwykle gęsty las, o samych spróchniałych i martwych drzewach. Nie widać początku, nie widać końca. Między drzewami przeciskają się powykręcane, groteskowe istoty o wielu parach oczu, rogów, kłów, paszcz i pazurów. Jednak mimo wspólnych cech, okropnie nie przypominające humanoidów. Przyciskają swe wielkie ciała między drzewami, zahaczając o połyskujące delikatnym światłem kokony. Tak, w kokonach z bliżej niezidentyfikowanej wydzieliny są ludzie, uśpieni w wiecznym śnie, przedstawiającym zupełnie realne to, co właśnie dla nich jest największym cierpieniem. Kokony ruszają się, ciała w ich wnętrzu wciąż wykręcają się z bólu i rozpaczy. Tu nie ma sprawiedliwości. Malutki grzesznik, czy najgorszy z możliwych. Tutaj cierpisz swoje katusze, a nie odsiadujesz wyrok. Gdy cielska demonów ocierają się o kokony, spazmy bólu przechodzą weń ciała. Otarcie demona, który naruszy człowieka, sprawia, że w swoim śnie czuje demoniczny dotyk. Zaś ból jest nie do zniesienia. Demony włóczą się bez celu, w wiecznej tułaczce wśród nieskończoności tych, których nienawidzą tak bardzo.
zaś snad drzewnych koron. Nad całkowicie szarym niebem miast księżyca widzimy krwiście czerwoną kulę, która obraca się na wszystkie strony. Diabeł swym wszechwidzącym okiem obserwuje świat, którym przyszło mu władać. Jednak czas nasz się już tu skończył. Demony zaczynają zdawać sobie sprawę z naszej obecności. Pozwól więc, że cię stąd zabiorę. Już dobrze? Nie bój się. Spójrz. Przed nami bagno, złożone z wszelkich wydzielin ciał, każdego żywego, jak i martwego stworzenia. Łysi, pozbawieni narządów i twarzy ludzie, brodzą w nim po szyję. Skórne płaty z przodu ich głów przepuszczają odgłosy obrzydzenia i szlochy. Na środku zaś znajduje się konstrukcja. Niezwykle wysoka, pionowa konstrukcja, na której częściach chwytnych znajdują się ludzie. Wspinają się krzycząc i płacząc z bólu, jak i strachu. Na częściach chwytnych są bowiem wielkie ilości kawałków szkła, kaleczące ich ciała oraz wielkie jadowite robactwo, które gryząc po kończynach wpuszcza w nie swój jad. Trucizna paraliżuje delikatnie ludzkie ciała, co sprawia, że przy zmęczeniu osuwają się na dół. Jednak nikt nie każe im wychodzić z tego miejsca. Mogą tu zostać i po wsze czasy brodzić we własnym grzechu. Mogą też jednak, będąc tak zdeterminowanymi, będąc ślepi, nie mogąc oddychać, mimo pokaleczeń, zmęczenia, trucizny, która sprawia, że tym mocniej wbić musisz swą dłoń w to szkło, jeśli uda ci się tak przezwyciężyć tę przerażająco długą drogę, wyjdziesz stąd ku światłu. Światłu, które pochłonie cię, gdy wejdziesz na szczyt. Z uśmiechem czując na sobie ciepło, w stanie, gdy twoje ciało pozostanie jedynie w strzępach, światło da ci ukojenie w pustce. Światło pochłonie cię całkowicie. W jego wnętrzu nie ma już nic, również ciebie. Twą nagrodą, rajem, jest wyrwanie cię z karuzeli między dwoma światami a poczekalnią. Nagrodą jest miejsce, gdzie w końcu nie ma niczego, również cierpienia. Jednak po całej drodze, jaką przeżyłeś, robi ci to różnicę. Jesteście tylko ludźmi. Każdy człowiek, który zna kogoś lub sam doświadczył prawdziwego cierpienia, kojarzy stanie. Chcę tylko, by to się już skończyło. A więc skończyło się. Teraz odstawię cię do swojego świata. Staraj się nie cierpieć i uśmiechaj się dużo, póki jeszcze masz twarz. I wpływ na to, ile zaznasz cierpienia. Jednak na dziś to ode mnie tyle. Dziękuję moim patronom i zachęcam do wspierania, bo będziemy robić razem fajne rzeczy. Śpijcie dobrze, dzieciaki. Miłego wieczoru.